Cześć, witam i zapraszam Was na kolejny przegląd najważniejszych informacji tygodnia na kanale Polityka Zagraniczna. Podobnie jak w poprzednich podsumowaniach, nie będę tutaj zamieszczał informacji dotyczących koronawirusa, gdyż jest to zbyt istotny i zbyt obszerny temat, by ujmować go w skrótowej formie. No i powiem szczerze, że wydawało mi się, że taki format nie będzie możliwy już do utrzymania, że cały świat kręci się wyłącznie wokół wirusa, ale tak jednak nie jest. I myślę, że w tej nawałnicy informacji dotyczącej wyłącznie tego jednego najistotniejszego tematu mogło Wam umknąć kilka niezwykle ważnych i ciekawych informacji w tym tygodniu. A jakich? Zapraszam na przegląd. Przez Afrykę przetacza się olbrzymia plaga szarańczy, która niszczy wszystkie uprawy na swojej drodze. I wiem, że może ten news brzmi odrobinę absurdalnie, ale uwierzcie mi, sprawa jest naprawdę poważna, a szczególnie teraz w obliczu zagrożenia epidemią również znacznie utrudniona jest walka z szarańczą. Pod koniec lutego ilość insektów niszczących uprawy szacowano na niemal 200 miliardów, a rozmiary rojów były wielkości 3 Nowych Jorków, a ma być jeszcze gorzej. Zagadnienie dotyka głównie wschodniej Afryki, przede wszystkim Kenii, Somalii i Etiopii. Naukowcy alarmują, że jeśli nie podejmie się radykalnych działań, plaga może przybrać monstrualne rozmiary i grozić potężną klęską głodu w regionie. Na niespotykaną ilość szarańczy wpływ miały anomalie pogodowe, które zapewniły owadom sprzyjające warunki do reprodukcji. Niestety na walkę z paskudztwami bardzo niekorzystnie wpływa epidemia, przez którą dostawy jedynej skutecznej broni, pestycydów, są bardzo opóźnione. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych szarańcza może doprowadzić do bezprecedensowego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego w regionie. Jedno z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych, Nature, ostrzega, że problem wkrótce nie będzie ograniczał się jedynie do Afryki, a zagrożony jest też na przykład Bliski Wschód, gdyż owady będą migrować. Klęska głodu jest dziś bardzo realna. Zarazę i plagę szarańczy mamy odhaczoną. Na przyszły tydzień prognozowane są opady żab i pomór bydła. Co za czasy. W Korei Północnej przeprowadzono kolejne próby rakietowe. Według Koreańczyków z południa były to dwie rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Korea Północna ze swoim nuklearnym arsenałem pozostaje olbrzymim zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionu i świata. Sam charakter państwa, jakim jest Korea Północna, czyli totalitarna wręcz dyktatura, w której prawdopodobnie cała władza skupiona jest w rękach Kim Jong-una, sprawia, że broń nuklearna w zanadrzu koreańskiej armii jest olbrzymim powodem do obaw sąsiedniej Korei Południowej czy Japonii. Kim zapowiadał kilka miesięcy temu, że jego kraj będzie rozbudowywał zarówno arsenał nuklearny, jak i środki przenoszenia broni w odpowiedzi na, cytat, gangsterskie zachowanie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście prężenie mózgu to dla Kima forma wywierania presji, by uzyskać określone cele, jak na przykład zniesienie części sankcji gospodarczych, a te próby rakietowe nie są ani pierwszymi, ani ostatnimi, więc można wątpić w to, czy zagrożenie jest realne. Ale postawcie się na chwilę w roli mieszkańca Seulu czy Tokio, który co parę miesięcy słyszy, że 36-letni dyktator kompletnie odizolowanego kraju w bliskim sąsiedztwie testuje sobie rakiety zdolne do przenoszenia broni nuklearnej. Pamiętajcie też, że Japończycy jak nikt inny znają możliwe skutki użycia tej broni. Absolutnie nic przyjemnego, a perspektywa jakiegoś błędu, niezamierzonej eskalacji, no coś takiego zawsze trzeba mieć z tyłu głowy. No i właśnie dlatego każdy test rakiet wywołuje w regionie oburzenie i realne obawy. 20 marca na stronie internetowej Białoruskiego Ministerstwa Obrony Narodowej pojawiła się niezwykle ciekawa informacja o wspólnych ćwiczeniach Polski i Białorusi. Ćwiczenie miało dotyczyć m.in. wymiany informacji, jeżeli chodzi o obronę powietrzną. Oficjalnie podano, że ćwiczenia przeprowadzane są w związku z Mistrzostwami Świata w hokeja, które odbywać się będą na Białorusi w przyszłym roku. No, jak powszechnie wiadomo, hokej stwarza bezpośrednie zagrożenie dla obrony powietrznej. Jak informują Białorusini, celem podjętych działań jest rozwijanie wspólnych zdolności wymiany informacji o sytuacji powietrznej i samolotach. Tą bardzo ciekawą informację można oczywiście interpretować jako tradycyjne przygotowania do imprezy hokejowej, albo jako element gry, którą Łukaszenka prowadzi z Moskwą, a w której Polska zaczyna być elementem nacisku, z którego korzysta przywódca Białorusi. Przypomnijmy, że otwarcie mówił już o możliwości sprowadzania przez Polskę ropy naftowej, a z naszej strony padały deklaracje chęci podjęcia współpracy właśnie w tej sferze. I choć oczywiście wszystkie działania i słowa Łukaszenki trzeba brać w spory nawias, to jednak co prawda powoli, ale coraz wyraźniej rysuje nam się obraz, w którym Polska jest póki co hipotetyczną przeciwwagą dla Rosji w białoruskiej optyce. Kontynuujemy też temat załamania się cen na światowych rynkach ropy. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do poprzednich podsumowań, gdzie było więcej informacji na ten temat, ale dzisiaj jedziemy już dalej. Amerykanie zaczynają jasno dawać do zrozumienia swoim sojusznikom z Arabii Saudyjskiej, że nie podoba im się to, jakie działania podjęli w tej sprawie.
Cena baryłki ropy naftowej utrzymuje się na niezwykle niskim poziomie, co odczuwają wszyscy eksporterzy tego surowca. Przypomnijmy, że Arabia Saudyjska i Stany Zjednoczone to dosyć bliscy sojusznicy. Saudowie kupują amerykański sprzęt wojskowy za grube miliardy dolarów, jednak w sprawie ropy państwa te coraz wyraźniej stoją w przeciwnych narożnikach. Amerykańska administracja stara się zapobiec zalaniu rynku przez kolejną olbrzymią falę tańszej saudyjskiej ropy. Trump rozmawiał z księciem Mohammedem bin Salmanem w tej sprawie, a rozmowa była określana jako trudna, co w języku dyplomacji brzmi dosyć drastycznie. Komunikat wysyłany przez Amerykanów jest prosty. Możecie śmiało obniżać ceny ropy, ale tylko do takiego poziomu, który pozwoli nam na opłacalną produkcję naszej ropy z łupków. Na niekorzyść zarówno Saudów, jak i Amerykanów z pewnością wpłynie fakt, iż do gry weszli Chińczycy, kupując rekordową ilość ropy od Rosjan. Nie jest to oczywiście jedynie gest dobrej woli ze strony Pekinu, a jedynie wykorzystanie doskonałej okazji, by utrudnić życie Amerykanom i ich sojusznikom. Choć ta olbrzymia transakcja na pewno pozwoli Rosjanom na chwilę oddechu, to jednak obecne ceny ropy naftowej na dłuższą metę są dla Moskwy potencjalnie zabójcze, gdyż rosyjska gospodarka jest niezwykle zależna od wpływów ze sprzedaży surowców energetycznych. Kto przetrwa w tej grze na przeczekanie? Wojna o Nil coraz bardziej realna? Egipt i Etiopia znajdują się w niezwykle ostrym sporze dotyczącym budowanej przez Etiopczyków olbrzymiej zaporze na Nilu. Egipt zapowiedział, że użyje wszystkich możliwych środków, by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom, na co Etiopia odpowiedziała, że jeżeli dojdzie do ataku na zaporę, to Egipt musi się liczyć z tym, że dojdzie do odpowiedzi. Na czym polega esencja tego sporu? Budowana przez Etiopię ogromna zapora ma stworzyć wielki zbiornik wodny. Ta inwestycja ma pozwolić Etiopczykom na wytwarzanie energii zarówno na potrzeby wewnętrzne, jak i na eksport. Problemem jest jednak tempo, w jakim ów zbiornik ma zostać zapełniony. Etiopia chce, aby stało się to w 3 lata, inne źródła mówią o 4 lub 5 latach, jednak wszystkie te propozycje są nie do przyjęcia przez Egipcjan. Bo zdaniem Egiptu przyniosłoby to katastrofalne skutki dla Nilu i dla ludzi żyjących w dole rzeki. Kair postuluje, by zapełnienie zbiornika trwało aż 15 lat, co z kolei absolutnie nie jest do przyjęcia przez Etiopię. W sprawę zaangażowali się Amerykanie, którzy podjęli się roli mediatora i gdy wydawało się, że porozumienie jest możliwe, przedstawiciele Etiopii nie pojawili się na ostatniej rundzie negocjacyjnej i zaczęli otwarcie oskarżać Stany Zjednoczone o wspieranie Egiptu. Sprawa doskonale pokazuje, jak niedocenianym i ważnym zasobem jest woda, której perspektywa niedoboru może skłonić Egipt do działań zbrojnych. I to już wszystkie moim zdaniem najważniejsze informacje, wyłączając oczywiście te, które dotyczą koronawirusa. Dziękuję Wam za całe wsparcie, zapraszam do komentowania tego filmu, dajcie mi znać, jeśli pominąłem jakieś bardzo istotne wydarzenie. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem.